Ramadan Karim, salam alejkum, cześć i czołem, kochani. Zaskoczę Was pewnie tym filmikiem ramadanowym. Jak wiecie, mam intencję co roku w Ramadanie nie wchodzić na social media typu Facebook, od 2 lat Instagram, od roku TikTok. Na YouTube'a nie robię sobie zakazów, nie składam YouTube'a w ofierze, ponieważ na YouTubie mogę oglądać, słuchać Koran, uczyć się też Koranu z nauczycielami, którzy na YouTube'a wrzucają swoje lekcje. Mogę oglądać wykłady, oglądać filmiki z różnych kanałów muzułmańskich, więc tak naprawdę to ja podczas Ramadanu najwięcej chyba słucham YouTube'a, korzystam z YouTube'a. I tak sobie pomyślałam, że nagram filmik, bo mam chwilę czasu. Jestem w trakcie robienia iftaru dla mnie, dla mojego męża, właściwie dla mojego męża, ponieważ dzisiaj ja nie pościłam, bo byłam w podróży. Byłam w podróży z Marietką w Poznaniu, w jej ulubionym salonie fryzjerskim. I powiem Wam, że nie pościłam, ponieważ podróżujący nie ma obowiązku pościć. Zalecane jest nie pościć. My jechałyśmy daleko. Bardzo wcześnie rano wyjeżdżałyśmy, miałam w ogóle weekend taki, no alhamdulillah, ciężki, ale tak pozytywnie, 2 noce zarwałam, a dla kobiety w moim wieku i takiej dosyć leniwej, to 2 noce zarwane to jest grubo, więc w ogóle dzisiaj nie było szans, żebym pościła, bo w ogóle spałam tylko 3 godziny, no i będę musiała oczywiście ten dzień odrobić, no oprócz tego dnia też, jak już pamiętacie, będę musiała odrobić dni, które nie pościłam ze względu na miesiączkę. No i w tym roku jeszcze mi dojdą 2 dodatkowe dni, ponieważ nie będę pościła też 2 ostatnie dni Ramadanu. Co dla mnie nie jest łatwe, Allahu alam, Allah wie najlepiej, że to dla mnie nie jest łatwe, ponieważ mam takie lekkie rozdwojenie jaźni na tę chwilę. Nie będę mogła pościć ostatnie 2 dni. Na pewno ciężko byłoby mi zrobić modlitwę Tarawih, która będzie ostatnią noc Ramadanu, ponieważ w ostatnią noc Ramadanu będzie się odbywało wesele Marietki i Patryka. No i co? Teraz muzułmanka na weselu, w kościele, na mszy. Jak to wygląda? Jak to w ogóle można pogodzić? I tak dalej. Generalnie ja mam takie, no, mam takie swoje wewnętrzne odczucie i uważam, że jest to w porządku. Allahu alam, Allah to wszystko oceni i rozliczy. I odkąd jestem muzułmanką, uczestniczę w uroczystościach, wydarzeniach typu, przepraszam, śluby i pogrzeby, komunie i chrzciny omijam. Dlatego, że to już jest taki, no i bierzmowania to nawet jakby nie było okazji, żeby w ogóle rozpatrywać te kwestie. Ale omijam je, ponieważ już jest taki sakrament, taki jakby takie wyznanie wiary, przytupnięcie tej wiary w Trójce, której ja no absolutnie nie uznaję. Pogrzeb jest to pożegnanie osoby bliskiej. A ślub, no to wiadomo, radość osób bliskich, bo wiadomo, że pod kościołem nie stoję i na obce śluby nie chodzę, tylko to jest spędzenie czasu w gronie osób bliskich dla młodej pary. A teraz będzie to ślub osób najbliższych mi, ponieważ mojej córki i zięcia. Inshallah, mam nadzieję, że kiedyś również syn weźmie ślub. Oczywiście, że zawsze marzę i to jest żadna tajemnica, że moim największym ziemskim marzeniem jest to, aby moje najbliższe osoby zostali, żeby zostali muzułmanami. Więc inshallah jeszcze może kiedyś, tak jak ja w wieku dorosłym, takim już po 30, albo może wcześniej, inshallah zatrybią i przejdą na ten tryb muzułmański. Inshallah, to jest zawsze w mojej intencji postu, w moich modlitwach, w dua i też Was muzułmanów oglądających ten film, proszę o wsparcie w dua, żeby moi najbliżsi byli muzułmanami. Amin. No ale na razie nie są. No i właśnie
ślub kościelny, właściwie konkordatowy, dwa w jednym. No i ogromne przeżycie. Jak ja będę wyglądała, ta muzułmanka w kościele i jak wyglądałam do tej pory podczas tych wydarzeń i pogrzebowych, i ślubnych. Po prostu siadam sobie, no na ogół staram się siadać na końcu kościoła, bardzo często gdzieś za filarem, bo to jest takie, no łatwe, bo kościoły u nas są właśnie często ofilarowane, więc ja sobie tak siadam, żeby księdzu w oczy się nie rzucać, żeby go jakby tak nie rozpraszać tym, że nie wstaję, nie klękam, tylko cały czas sobie siedzę i nie mam z tym absolutnie problemu, jak na przykład moja mama, czy Marietka, czy w ogóle znajomi, czy z rodziny osoby były w meczecie, też nikt od nich nie wymagał różnych tych ruchów związanych stricte z wyznaniem islamu. No to tak samo jak ja idę do kościoła, to jako gość. I sobie siedzę i jakby wstaję tylko w momencie, kiedy, jeżeli to jest pogrzeb, to kiedy zwłoki są wynoszone. No a na ślubie wstaję podczas przysięgi i oczywiście kiedy młodzi wychodzą już z kościoła. Staram się siadać na końcu. Raz podczas pogrzebu, kiedy to był pogrzeb mojego taty, no to siedziałam w pierwszym rzędzie, tak zaraz za trumną. Starałam się w ogóle księdzu nie wadzić, nie rozpraszać go, nie patrzyłam na niego. Zerkałam sobie gdzieś tam w podłogę. Po swojemu wspominałam Boga, robiłam zik. No i jakoś było, cała rodzina, nawet zachęcała mnie, bo ja nawet myślałam, żeby może usiąść z tyłu, ale nie, że moje miejsce jest przy mamie, przy bracie, zaraz za trumną taty. A teraz na ślubie dzieci też gdzieś tam usiądę w pierwszym rzędzie. I też sobie tak przycupnę jakby na skraju ławeczki z prawej strony, żeby nie tak bliżej środka, a z boku. I będę uczestniczyć w miarę swoich możliwości w tym wydarzeniu. Myślę, że nie obędzie się bez łez, chociaż myślałam, że może się uda, ale im bliżej tego wydarzenia, tym bardziej emocje sięgają zenitu. No już dzisiaj jest 20, 30 inszallah jest ślub, więc tak naprawdę to nie wiem, no to za 9 dni inszallah, więc to już jest bardzo krótko. Na razie pogodę mamy nie kwietniową, nie jakby nie wskazującą na zbliżającą się majówkę, tylko taką jakby trochę październik. No ale inszallah, patrzyłam teraz na Interi, na taką, wpisałam sobie tam pogodę na majówkę w Warszawie. Inszallah pokazywało 15 stopni, zobaczymy. Ogólnie my, muzułmanie, bardzo cenimy deszcz. Kiedy pada deszcz, kiedy jest burza też. No w ogóle, ogólnie jak są takie te opady wszelkiego rodzaju, znaczy takie deszczowe, robimy jak najwięcej modlitw, dua. Dziękujemy Allahowi subhanahu wa ta'ala za to, że napaja ziemię. Wiadomo, że to też wynika z tego, no skąd islam się wywodzi, tak? Że tam suche tereny, pustynia i ta woda, każda kropla wody spadająca z nieba to ogromne błogosławieństwo. My tutaj w Europie no to różnie na to patrzymy, ale my musimy pamiętać, muzułmanie, że ten deszcz wcale nie musi być niczym złym w dniu ślubu, tylko błogosławieństwem od Allaha subhanahu wa ta'ala. Wiadomo, że wszyscy woleliby trochę tego słoneczka i żeby przynajmniej nie utytłać się w jakichś kałużach. No ja wiadomo, długa kiecka. Inna nie wchodzi w grę. Zobaczymy w ogóle, czy... No, jak Wam się spodobam, no bo będę zupełnie w odmian... Znaczy, no zdarzało się, może nie tutaj na kanale, na YouTubie moim, ale na Instagramie czy na Facebooku, no to tam się zdarzały kreacje bardziej takie eleganckie, nie zawsze na wariata, na sportowo jakoś dzidzia piernik. Ale teraz no to już będzie grubo. Oskar powiedział, że będę wyglądała jak Elza. O! Babciu, wyglądasz jak Elza. Zobaczymy, jak to tam wyjdzie z tą Elzą. I co? No i takie właśnie wydarzenie nas czeka. Później zaraz 1 maja, no to też już właśnie z tym postem tak na bakier, bo też planujemy śniadanie rodzinne z Patryka rodziną, bo przyjeżdżają z Krakowa, inshallah. I tak naprawdę mogłabym pościć w oba te dni. Zacząć sobie iść na weselu od 20, ale umówmy się, chyba dzisiaj w podróży, niewyspana, bardziej bym umiała,
jakby czuć, że poszczę, chociaż byłoby mi bardzo ciężko, bo naprawdę byłam bardzo taka zmęczona, pomimo tego, że mogłam wypić kawę i coś zjeść. Ale to raczej byłaby jakby głodówka. To nie ma co w ogóle myśleć, że to byłoby poszczenie, tylko by to była głodówka i to by było bez sensu. A też nie wiadomo, jak organizm by zareagował, stres, nerwy, więc tam lepiej, wiadomo, że nie będę się obżerać obiadu, gotować przed wyjściem, ale zawsze lepiej mieć możliwość napicia się tej wody, wypicia kawki. No a inshallah wszystko odrobię, mam nadzieję, że Allah subhanahu wa ta'ala przyjmie ode mnie ten post po czasie. No nie, mówię o tym, ale ja myślę, że muzułmanie to rozumieją mnie, nie jest to łatwe. Może też niektórzy myślą, po co ona o tym klepie, po co to nagrywa, to jest jej sprawa i tak dalej. No rzeczywiście tak, to jest jakby moja indywidualna sprawa i porozumienie z Bogiem i po to jestem muzułmanką, żeby właśnie nie wyspowiadać się przed nikim, nie tłumaczyć swoich grzechów, błędów, tylko Allah subhanahu wa ta'ala rozkłada nade mną parasol, który chroni mnie przed społeczeństwem, przed wszystkimi. No nie klepię o tym, tylko rozmawiam z Allahem subhanahu wa ta'ala, kieruję do niego swoje myśli, to wszystko jest okej. No ja jestem mamą celebrytki, znanej osoby, dość, i też zwracam na siebie większą uwagę, dlatego wiem, że takie trochę słowa wyjaśnienia się należą. Jak się dowiedziałam, że dzieci planują ślub na ten termin, to nie było mi łatwo, naprawdę, uwierzcie mi, ale też nie chciałam im już mącić, zmieniać, bo na późniejsze terminy wszystko było zajęte, a udało im się znaleźć w miarę no, fajną salę i tam, no i DJ-a, no bo wszystko oni tak na szybko w październiku się zaręczyli, już od razu chcieli przechodzić do dalszego etapu, żeby załatwiać wszystko i żeby ten ślub był jak najszybciej. Dlatego mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z moim planem, że w kolejnym miesiącu, po miesiącu Ramadan, który się nazywa Szawal, będę mogła wszystko odpościć, czyli całe 9 dni, nigdy nie miałam tak dużo dni z Ramadanu i mam nadzieję, że już się nic nie pojawi po drodze, nie będę miała jakiejś choroby, złego samopoczucia i tych dni nie przybędzie. I ja zawsze jeszcze poszczę dodatkowe 6 dni. Te 6 dni ma tak ogromną wagę, jakbym pościła cały rok. No więc mam nadzieję, że jakoś to nadgonię i nadrobię, no. I że wynagrodzenie moje się jakby znacznie nie obniży, bo bardzo mi zależy na tym wynagrodzeniu. Teraz ostatnio w sobotę miałyśmy super wykład, bo miałyśmy taki itikaf w meczecie. Ogólnie u nas na Wiertniczej w Warszawie codziennie są już jakby pandemii. Prawie nie, no nie ma chyba, czy jest, czy oficjalnie nie ma, nie wiem. No ale generalnie już życie wróciło w miarę do normy. I w meczecie są codziennie iftary, codziennie są modlitwy, jest modlitwa Tarawih, to jest taka modlitwa typowo ramadanowa. No i my zrobiłyśmy z siostrami sobie takie spotkanie 16 kwietnia, z soboty na niedzielę. No i że tak powiem... No, 10 z nas została do końca, w ogóle niektóre siostry jeszcze zostały dłużej na noc, ja już o 5 rano wyszłam z meczetu, żeśmy miały wykład, później żeśmy wspólnie przerywały post, modliły się, kilka modlitw, bo modliłyśmy się Maghrib, Isze, modlitwę Tarawih, później zawsze zapominam, jak ta modlitwa się nazywa, Tahajjud, i później już Fajr, czyli poranną modlitwę. W międzyczasie jadłyśmy, w międzyczasie troszkę pogadałyśmy, trochę odpoczęłyśmy. Oczywiście przede wszystkim też starałyśmy się wspominać Allaha subhanahu wa ta'ala, czytać Koran, zbliżać się do siebie. Na początku było naprawdę mnóstwo sióstr. Później to no, wykruszało się towarzystwo, ale nawet na tej modlitwie Tahajjud, która była o 2 w nocy, były 2 rzędy modlitw. Nie, rząd. Na Tarawih były 2 rzędy, już później na Tahajjud był 1 rząd, ale ja Wam pokazywałam meczet, jak wygląda. Nie jest to jakaś mała sala, więc to było naprawdę imponujące. A później na Fajr modliłyśmy się w 10, a potem dziewczyny poszły spać, a ja pojechałam do Lolki, bo dzieci pojechały na święta do Krakowa, więc ja się zajmowałam Lolą.
Pojechałam do Loli, żeby z nią pospać, pobyć, dać jej jeść i przyjechać do domu odpoczywać. Ale, Boże, ja w ogóle o czym innym miałam gadać. Ale tak, podczas tego spotkania miałyśmy najpierw wykład, który poprowadziła moja ukochana, bardzo bliska mi siostra, która jest naprawdę bardzo, no maszallah, siostrą, wspaniałą osobą, wykształconą i w islamie, i jako psycholożka, i jest wspaniałą mamą, żoną. Pomimo tego, że jest ode mnie młodsza, no ja myślę, że z 15 lat, jak nie lepiej będzie. To jest dla mnie autorytetem, pod wieloma względami, alhamdulillah. Asia poprowadziła dla nas piękny wykład i powiedziała bardzo ważną rzecz. Dla takiej krnobrnej osoby jak ja, no to już w ogóle mam nadzieję, że tego nie zapomnę i na przyszły rok skorzystam bardziej, no bo już jestem to trochę za późno. Jak wiemy, w czasie Ramadanu szatan jest uwiązany, jego moc jest zerowa. Jakieś tam mniejsze to tam gdzieś tam może świrują i to właśnie widać po zachowaniu różnych muzułmanów, chociażby też po moim, bo nie wszystko jestem w stanie wyeliminować ze swojego zachowania złego. No i właśnie Asia powiedziała bardzo fajną, mądrą rzecz, że jeżeli przez cały rok powielamy pewne zachowania, niekoniecznie godne muzułmanów, to napędzamy spiralę, napędzamy to kółko takie jakby chomika i nawet jak chomik idzie wolniej albo nawet wyskoczy z tego kółka, to to kółko cały czas się kręci. I my, jeżeli mamy jakieś negatywne zachowania w swojej postawie, w swoim byciu, obyciu, to to się wszystko rozkręca, rozkręca. I jak przychodzi Ramadan i ten szatan sobie siedzi uwiązany, to on tak naprawdę siedzi sobie spokojnie, zaciera rączki, bo nawet to, że on wyszedł z tego kółka, to to kółko się kręci i my, pomimo tego, że w Ramadanie chcemy być lepsi, staramy się i dużo rzeczy potrafimy wyeliminować, to są pewne kwestie wstydliwe, pewne słabości, których nie umiemy wyeliminować, bo za bardzo jesteśmy nakręceni i jakby nie umiemy tego powstrzymać. I Asia powiedziała ważną rzecz, żeby właśnie już wcześniej przygotowywać się do Ramadanu. Oczywiście człowiek słyszy to wcześniej, bo też imam Nidal, mufti Nidal, który już nie jest z nami, już no, myślę, Allahu Alam, że jest w raju, bo umarł jako szahid na chorobę. Więc nie ma go już z nami, ale na YouTubie są jego filmiki. To jest chyba Radio Islam. Radio Islam Polska, Radio Islam. Jak tak pokombinujecie, powpisujecie, to znajdziecie jego filmiki. I tam on też mówił, że powinniśmy... Ja co roku słucham jego wykłady. Że powinniśmy już wcześniej, przynajmniej z miesiąc wcześniej już i pościć, więcej czytać Koranu, wyciszać się, wyciszać. On to ubrał w inne trochę słowa niż Asia. Ale powiem Wam szczerze, do mojego prostego umysłu bardzo, znaczy jego słowa też docierały, ale to, że powiedział, że kółko to chomikowe jest takie rozkręcone i to bardzo sobie łatwo wyobrazić, szczególnie, że Oskar ma chomika, ale właśnie, żeby wcześniej się wyciszać, robić wszystko wcześniej po to, żeby podczas Ramadanu już móc ten swój charakter naprawdę poprawiać, nie tracić czasu na zatrzymywanie kółka, tylko żeby to kółko sobie stało i żeby poprawiać się, żeby przez kolejny rok być lepszym człowiekiem. No ja tam mam sama do siebie zastrzeżenia, są ludzie, którzy też mają zastrzeżenia w stosunku do mojej osoby i mają oczywiście rację. No może nie zawsze, może czuję się czasami ciut pokrzywdzona, ale alhamdulillah, jestem muzułmanką, więc zawsze mam niekoniecznie nawet z tyłu głowy, tylko wszędzie w głowie, w sercu, zaraz tutaj na początku za powiekami, że Allah subhanahu wa ta'ala wie najlepiej, jakimi jesteśmy ludźmi, musimy o tym pamiętać i nie dajmy się zwariować opiniami na nasz temat, ale właśnie dobrze jest tak, żeby tak móc jeszcze lepszym być, jeszcze lepszym. No ten Ramadan, jest, nie ma co ukrywać, taka trochę zawierucha przygotowawczo-weselna, skupiają się często myśli wokół tego tematu, no ale również modlitwy się skupiają wokół tego tematu, prośby, intencje, więc mam nadzieję, że nie będzie tak przeze mnie
całkowicie zmarnowany, że będzie dobrze. I również wszystkim muzułmanom, wszystkim poszczącym i nieposzczącym, bo musimy pamiętać, że Ramadan to jest miesiąc nie tylko postu. Post jest bardzo ważny, w ten sposób pokazujemy Allahowi subhanahu wa ta'ala w dużej mierze naszą miłość i oddanie. Oczywiście ci, którzy są chorzy, matki karmiące, kobiety w połogu nie mogą, znaczy karmiące mogą, ale w połogu nie mogą kobiety, osoby przewlekle chore nie mogą pościć, więc co, to wtedy, jeżeli nie mogą pościć, to dla nich Ramadan nie miałby żadnego sensu? Oczywiście, że nie. To jest miesiąc zesłania Koranu. Pierwsze wersety Koranu Allah subhanahu wa ta'ala zesłał prorokowi Muhammadowi sallallahu alaihi wa alihi wa salam właśnie w tym miesiącu, w 9 miesiącu kalendarza księżycowego. I nawet to, że ktoś nie pości, to i tak ten Ramadan przeżywa i tak dobrze by było, no powinien, powiem, powinien. Wiadomo, są różne sytuacje w życiu, tak jak o, teraz jestem jakby też przykładem, no ale jednak staram się i każdy powinien się przynajmniej starać, mieć te intencje, żeby czytać więcej Koranu, wspominać Allaha subhanahu wa ta'ala, więcej w ogóle czytać o islamie, no bardziej tak się rozwijać duchowo, bo to jest na to czas. No i tak trochę jak zwykle, trochę się nagadałam, zawinęłam gdzieś tam kijem Wisłę 5 razy w tej weftę, ale już nie będę kontynuować dalej, bo muszę tu zapalić światło. Nie, zgasiłam światło, mam nadzieję, że mnie będzie dobrze widać, ale świeciło i taką miałam łunę za sobą, więc bez sensu. Ale statyw jak zwykle, powiem wam szczerze, moja kreatywność co do statywu jest, wie, garnek na garnku stoi, ten taki, no patyk do papieru, wiecie co, tak do tej rolki dużej papieru, takiego ręcznika kuchennego i na tym stoi telefon. Mam oczywiście statywy, ale powiem wam szczerze, tak spontanicznie przyszło mi do głowy, żeby nakręcić ten filmik i wam wrzucić. I wiem, że niektórzy się ucieszą, bo mam swoich wiernych subskrybentów. Kocham was i bardzo się cieszę, że was mam. Jestem szczęśliwa, że mogę się do was produkować. Tutaj w ostatnich dniach przybyło, bo mi dziewiąteczka skoczyła z przodu, 905 osób. Zachęcam do subskrybowania, do lajkowania, ale tak ogólnie, no bo to też mi daje taki obraz, czy oglądacie i jak to, czy wam się podoba, czy nie podoba. Chyba teraz YouTube jakby zrezygnował z tych minusków. Tam, no na ogół mi się trafił jakiś jeden minusek. Chyba mam taką stałą pseudo, znaczy jak ktoś mówi, psychofankę. Wiem, że mam. Pozdrawiam serdecznie. Ale czasami się zdarzało więcej. Ona mogła postawić jeden. Myślę, że już nawet bez oglądania dla zasady stawia. Ale teraz już nie stawia, no. Ale ogólnie to dziwne jest dla mnie, że zrezygnowali z tego minus lajka, antylajka. No ale jest jak jest. Lajki, jak wam się podoba, to stawiajcie. Komentarze czasami czytam, czasami nie. Nie ukrywam, że nie zawsze mam czas. Znaczy jakoś tak zapominam, bo ja ogólnie jakby nie zwracam uwagi, co kto tam o mnie myśli, ale na ogół jak czytam, to są pozytywne, jak są negatywne, to nie kasuję, ich zostają, więc co tam komu do głowy przyjdzie, to może zawsze napisać. I też również możecie pisać do mnie na priv, na Instagrama wracam 2 maja. Oczywiście, że miałam pokusę, żeby już wrócić 30 kwietnia i tam jakieś relacje wam nagrywać. Oczywiście coś sobie nagram, może nawet sklecę jakiś taki filmik z całej uroczystości. Zobaczymy, no też będzie kamerzysta, będzie fotograf, więc nie wiem, czy to będzie potrzebne. Może po weselu po prostu jakieś swoje wspomnienia i rzeczy, z którymi chciałabym się z wami podzielić, to nagram później filmik, zobaczymy. 2 maja mamy święto, wtedy już oficjalnie wbijam na Facebooka, na Instagrama. I także jak coś, to piszcie do mnie na Messengerze, no to jestem, bo też mi jest służbowo potrzebne, nie ukrywam, i WhatsApp, ale... No ale już tak na dobre wrócę 2 maja. Moi kochani, zobaczcie, jaką mam jeszcze, tak na szybko powiem na koniec, jak zwykle za długo gadam. Piękną mam Alamirę, dostałam tę Alamirę i jeszcze kilka innych i nawet 3 Alamiry Nike'a. Tak, marzyłam o Alamirach Nike'a. Teraz już je mam i chyba będzie trzeba zacząć biegać, albo nie wiem, znaczy do męża, no to chodzę na treningi, ostatnio trochę się, znaczy chodzę, teraz w Ramadanie nie chodzę, ale ostatnio się zbuntowałam i jakby nie nagrywał nas podczas ćwiczeń, ponieważ przychodzą same kobiety, więc sobie zaczęłam zdejmować chusteczkę, jest coraz cieplej, więc w gronie kobiet mogę, więc dopiero później tylko do takiego finiszowego zdjęcia zakładam hijabik.
Ale coś muszę zacząć robić bardziej sportowo ze względu na te trzy hidżaby Nike. To jest chyba motywacja. Dostałam od mojej subskrybentki. Bardzo dziękuję. Naprawdę jest mi bardzo miło. Pozdrawiam serdecznie. No i co? I teraz już kończę naprawdę, bo muszę smażyć, gotować dla męża, bo przyjdzie głodny do domu, a ja jeszcze jestem w lesie. Moi mili, jeszcze raz wszystkiego dobrego dla wszystkich. Dla muzułmanów Ramadan Karim, wszystkiego dobrego. Niech Allah subhanahu wa ta'ala przyjmie wasze intencje, wasze prośby, wasze wszystkie dobre uczynki, jakie czynicie podczas Ramadanu. Ja robię dua za wszystkich muzułmanów obchodzących Ramadan, czy poszczących, czy nie poszczących, obchodzących na swój sposób, na jaki im zdrowie i sytuacja pozwala. I wy wspomnijcie mnie w dua, żebym była mniej roztrzypana, żeby to kółeczko się zatrzymywało szybciej, wcześniej, albo w ogóle, żeby stanęło. I wspierajmy się. Pozdrawiam serdecznie. Salam alejkum. Bye.